Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Operacja Siena. Koszykarze Stelmetu wyjeżdżają jutro do Italii na bardzo ważny mecz Euroligi z Montepaschi. Zwycięstwo w tym spotkaniu przedłuża szansę mistrzów Polski na awans do czołowej szesnastki koszykarskiej Ligi Mistrzów. Porażka przy niekorzystnych dla nas wynikach innych spotkań może nas nawet już z tej walki na tym etapie wyeliminować. Trzymając kciuki za naszych, będziemy dziś pytać o to, co zrobić, aby w Sienie wygrać. Wrócimy także do dwóch ostatnich spotkań Stelmetu tutaj w Zielonej Górze. Utniemy sobie także pogawędkę z Wojciechem Michałowiczem na temat panującego jego zdaniem w CRS Boston klimatu. To jest Time Out. Michał Szpak, zapraszam. Wielkimi nadziejami zasiadali fani Stelmetu w CRS przed euroligowym meczem numer 7 z Unika Home Malaga. Po energetycznym zwycięstwie w Monachium tydzień wcześniej mogło się wydawać, że dla Stelmetu nie ma już w Eurolidze przeciwników nie do pokonania. Ale Hiszpanie, którzy sami przed tym meczem przegrali w Eurolidze 3 mecze z rzędu, przegrywając w Zielonej Górze, mogli się wpędzić w duże kłopoty. Dlatego od początku starali się narzucić grze swoje tempo i swoją dyscyplinę. 11 punktów Zorana Dragicza dało im prowadzenie 26-18 na koniec pierwszej kwarty, w połowie drugiej powiększyli je do 14. Stelmet jednak wstał z kolan. Seria 15-3 w 5 ostatnich minut pierwszej połowy i trójka Przemka Zamojskiego na początek drugiej dały mistrzom Polski niewiarygodny powrót do meczu i prowadzenie 40-39. Niestety nie graliśmy tak mocno jak w tym momencie przez 40 minut. Z taką drużyną jak Malaga to trzeba grać co najmniej 40 minut, bo czasami z taką drużyną są dogrywki, ale niestety nam zabrakło. Zabrakło trochę skuteczności, trochę za dużo strat. Tych strat i niecelnych rzutów kibice będą długo żałować. 5 minut później Malaga prowadziła już znowu 12 punktami, a kiedy na niecałe 7 minut przed końcem przewaga sięgnęła 17, było jasne, że rewanż za 33-punktowe lanie w Maladze się nie uda. No jest pewien niedosyt, bo nastawialiśmy się do tego meczu od paru dni bardzo, bardzo mocno na to, żeby to zwycięstwo odnieść, szczególnie graliśmy na swoim parkiecie i chcieliśmy sprawić taką miłą niespodziankę. Bo wiadomo, był ten sam bilans, co Malaga ma ten sam bilans, co my, także byliśmy praktycznie na tej samym pułapie startując do tego meczu i szczególnie z tego względu, że graliśmy u siebie, czuliśmy taką małą przewagę. Ostatecznie dzięki 21 punktom Dragicza i 18 Nika Kejner-Medleya Hiszpanie wygrali w Zielonej Górze 84-67. W Stelmecie znowu liderem był Przemek Zamojski, ale tym razem nawet jego 5 trójek i łącznie 21 punktów nie wystarczyło. Stelmet, który w 3 wcześniejszych meczach zredukował średnią liczbę swoich strat do nieco ponad 8, tym razem znowu popełnił ich aż 17. Was very tough game for us. Bardzo ciężki mecz dla nas. Bardzo dobrze zagraliśmy pierwsze dwie kwarty. Wypracowaliśmy 15-punktowe prowadzenie, ale Stelmet odrobił stratę w końcówce drugiej partii. Kiedy doszedł nas na 2 punkty, wtedy postawiliśmy na większą agresywność. To samo zrobiliśmy w trzeciej i było już praktycznie po meczu. Zwycięstwo jest nasze. Myślę, że Unikaha jest jedyną drużyną w grupie, która nam nie leży. Ich styl w obronie ciężki, na pograniczu faulu był dla nas za trudny. Widziałeś, jak nas łatwo dzisiaj pokonali. Oni mają kompletną rotację z dużymi graczami. W drugiej połowie umiejętnie z tego korzystali, a ja praktycznie cały czas byłem podwojony. To było dla nas trochę dziwne. This was a little bit strange for us. Trener Uwalin cieszył się, że drużyna potrafiła odrobić z Malagą 14-punktową stratę. Problem widzi gdzie indziej, w dopuszczaniu do takich strat.
To my jesteśmy odpowiedzialni za tę 14-punktową stratę. Później w jej odrabianie na przełomie drugiej i trzeciej kwarty musieliśmy włożyć dodatkowe siły. Właśnie początkiem trzeciej kwarty przegraliśmy ten mecz. W momencie, kiedy oni nie trafiali, my nie potrafiliśmy zdobywać punktów. Najgorsze było to, że podporządkowaliśmy się ich rytmowi gry. Próbowaliśmy im jedynie odpowiadać, a nie grać tak, jak sami chcieliśmy. Ważne słowa padły na konferencji prasowej z ust zwycięskiego tego wieczoru trenera. Pierwszą rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć, jest to, że powinniście być dumni ze swojej drużyny na 100%. Musicie być dumni, bo oni za każdym razem nawiązują walkę. Z meczu na mecz jest coraz lepiej. Po wspaniałej grze koszmarnie przegraliście w Pireusie. Później zwycięstwo w Monachium, a tam jeszcze nikt nie wygrał. Myślę, że ten zespół jest dobrze zbudowany, ma dobrego trenera i jeszcze wiele przed wami. Na razie Stelmet zbiera doświadczenia i uczy się na błędach. Koszykówka jest taką grą, gdzie wiara jest bardzo wątpliwa, natomiast no, jest grą bezlitosną, jest grą prawdy. Za dużo dzisiaj było łatwych punktów, za dużo błędów, znowu wrócili do poziomu tego samego, jeżeli chodzi o straty zawodnicy Stelmetu. Z tym, że to jest wytłumaczalne. Z tego względu, że tak, oni już wygrali dwa mecze, prawda? Już przeciwnicy wszystko o nich wiedzą, już jest sześć meczów, które oni rozegrali do przeanalizowania, do tak zwanego scoutingu. Także dzisiaj dla Unikachy Stelmet to nie była żadna niespodzianka, żadna tajemnica. Wszystko było wiadomo. Trzeba było im utrudnić organizowanie akcji ofensywnych, czyli opóźnić swoim pressingiem akcję Stelmetu i z tego się wzięły straty, z tego się wzięły kontry Unikachy. Ale według Wojciecha Michałowicza porażkami z takimi drużynami nie wolno się załamywać. Euroliga to jest europejska NBA, naprawdę, to może brzmi tak górnolotnie, ale tak jest. Unikacha Malaga rozegrała na parkietach Euroligi w minionych 9 sezonach, no ileś tam set już meczów, prawda? Dla Stelmetu to był występ numer 7, co prawda nie dla wszystkich koszykarzy, natomiast dla tych, którzy jakby budują siłę drużyny, to są debiuty. No Chris Ayenga, Craig Brackins, Irving Walker, nawet Vlado Dragicevic, prawda? To są euroligowi debiutanci. Ci euroligowi debiutanci grają w hali robiącej ogromne wrażenie na człowieku, który komentował mecze z trybun prasowych w większości hal NBA. Przede wszystkim ja jakby towarzyszę Eurolidze od początku istnienia tych rozgrywek, od 2000 roku, bo to już kolejna stacja, w której mam okazję je to komentować. A poza tym tu jest taka troszkę, bym powiedział, bostońska atmosfera, prawda? Nie tylko ze względu na barwy, ale i publiczność jest bardzo blisko wydarzeń. To jest fantastyczna hala koszykarska, nie za duża, nie za mała, idealna. Tu trzeba tylko szukać jakiejś takiej naprawdę fajnej nazwy dla tego obiektu, tak na miarę Euroligi może, no. W niedzielę mistrzowie Polski znowu biegali po parkiecie CRS, choć tym razem przeciwko drużynie innego kalibru. Po drugiej stronie czerwona latarnia Tauron Basket Ligi Stabil Jezioro Tarnobrzeg z odwrotnym bilansem zwycięstw i porażek do bilansu 6-1 lidera tabeli. Po meczu z Malagą i przed meczem z Tarnobrzegiem mogło być trudno o koncentrację. Ale Stelmet wywiązał się z roli faworyta. Gościom dał poprowadzić mecz przez 42 sekundy. Polscy Lakersi prowadzili 2-0 i 4-2, ale wyglądali na takich, którzy od początku grają tylko o to, by przegrać jak najniżej. Szybko na nich naskoczyliśmy, wyszło nam kilka dobrych akcji. David dał kilka dobrych rzutów, Vlad, Craig. W ogóle dzisiaj udało nam się dobrze zagrać całym zespołem. Craig. And I think it was just a good game offensively as a whole team. 29-17 po pierwszej kwarcie i 51-34 w połowie meczu, a potem prowadzenie powiększane nawet do 30 punktów sprawiły, że trener Michajlo Uwalin do gry desygnował całą ławkę, w tym Davida Barlowa, który zebrał największą owację, bo zagrał w polskiej lidze po raz pierwszy od 4 listopada. Trener był też bliski wysłania na parkiet samego siebie, bo znowu, jak w meczu ze Śląskiem we Wrocławiu, wziął udział w podwajaniu. Chciałbym podziękować fanom, dzięki którym poczułem się świetnie. 8 punktów dzisiaj od ciebie, to jakiś taki mecz na przełamanie? Nie wiem, zobaczymy, co będzie dalej. Cała drużyna pograła, ta rotacja była duża. Dużych chłopaków na pewno ma większą teraz pewność siebie i będzie jeszcze lepiej wyglądała w kolejnych meczach. Z całym szacunkiem dla ciebie jako lidera punktowego tej drużyny, widziałeś, kto dostał większą owację dzisiaj od publiczności wchodząc na parkiet niż ty, nawet lider punktowy drużyny. Tak, dawno nie widziany David Barlow.
naprawdę został przywitany gorąco i fajnie, że też się pokazał z niezłej strony. Trafił dwie trójki i bodajże tam jeszcze jakieś osobiste, także to na pewno cieszy. I actually feel very comfortable playing with David because... Czułem się bardzo komfortowo grając z Davidem, bo praktycznie na każdym treningu dużo gramy razem. On szuka mnie, ja jego. Kiedy ma otwartą pozycję, trafia za trzy i wydaje mi się, że dużo daje naszej drużynie. 11 punktów w ciągu swoich rekordowych w Stalmecie 25 minut zdobył Maciej Kucharek, a 19 na prawie 90% skuteczności Vlado Dragicewicz. W tym meczu punktowała cała drużyna, a Stalmet kończył zabawę z przeciwnikiem takimi akcjami. I wynikiem 98-69. Naszym celem w tym meczu było wniesienie jak najwięcej energii na boisko i żeby ćwiczyć niektóre aspekty gry i myślę, że to w jakimś sensie zafunkcjonowało. Na pewno musimy poprawić jeszcze zbiórkę w obronie, ponieważ przeciwnik miał 17 zbiórek w ataku, co nas nie zadowala i nad tym aspektem chcemy trenować, ale myślę, że ogólnie zrobiliśmy dobrą robotę. Zagraliśmy na tyle, ile nam to Zastal pozwolił zagrać. Znaczy nie wiem, jakby to wyglądało, jakbyśmy naszą piętą achillesową, jaka jest skuteczność rzutów, może by inaczej ten mecz wyglądał. No, mamy problem cały czas z skutecznością, z wiarą w rzut, bo pozycje są czyste, otwarte, nie trafiamy z dogodnych sytuacji. Wszystkie mecze, które przegrywamy, przegrywamy skutecznością. We played a great team tonight. Zagrali świetnie zespołowo, pokazali nam na parkiecie, że potrafią grać ofensywnie, a my nie byliśmy w stanie tego zatrzymać, ani obroną, ani atakiem. Trener tej świetnej drużyny miał jednak do swoich zawodników sporo pretensji. Angielskie wyrazy zaczynające się od litery F, padające podczas jednego z czasów w trzeciej kwarcie, było słychać w całej hali. Także podczas konferencji prasowej Michajlo Uwalin skrytykował podejście części zawodników do meczu z ostatnią drużyną polskiej ligi. I think that in some part of the game we was showing really solid and correct energy. In some part of the game it was really, really. W niektórych częściach meczu pokazaliśmy solidną i poprawną energię, ale w pozostałych nie byliśmy gotowi prowadzić gry i walczyć. Niektóre zagrania indywidualne podczas ich pracy na boisku były kompletnie niezrozumiałe. Tego typu zachowania nie mogą umknąć naszej uwadze i nie pozostaną bez reakcji. Uważam, że wszyscy nasi zawodnicy powinni zrozumieć, że jesteśmy profesjonalistami i zawsze musimy pracować na 100%, bez znaczenia przeciwko komu gramy. Zachowanie co niektórych nie było na poziomie profesjonalistów, którzy grają w polskiej lidze. Powiedziałem im o tym w szatni i będziemy musieli nad tym pracować. To, że w Stalmecie nie ma świętych krów, pokazała zakończona właśnie saga związana z rozwiązaniem kontraktów Russella Robinsona i Artie Gwina. Wczoraj udało się za porozumieniem stron zakończyć umowę z pierwszym, a dzisiaj z drugim. Przedstawiciele klubu przyznają, że trwało to długo, ale rozstanie wyszło ostatecznie drużynie na dobre. Wtedy jednak postanowiliśmy zrobić taki może bardziej ostry ruch, który nam co do wyników bardzo pomógł. Od tamtej pory dalej zespół zdecydowanie jakby lepiej funkcjonował i w tym względzie podjęliśmy sportowo dobrą decyzję. Natomiast niemniej jednak klub już jest na takim poziomie, że podpisuje poważne kontrakty, podpisuje pewne zobowiązania, które jeden i drugi mają. No i wtedy już to nie jest tak, że ty z dnia na dzień możesz ze swoich zobowiązań po prostu się wypisać, tak? I następują negocjacje, następują możliwości zawodników, gdzie mogą grać, jak mogą grać. Na pewno dla zawodników takie sytuacje, w której się mówi, jutro już nie funkcjonujesz, nie grasz z nami, są też szokujące, tak? Bo nikt nie przyszedł z nastawieniem, że będzie tu tylko miesiąc. Artie Gwin ma zagrać w lidze izraelskiej, Russell Robinson prawdopodobnie zostanie w Polsce.
Stelmet znowu wyjeżdża za granicę na mecz, który może zdecydować o tym, czy będzie 7 kolejnych meczów Euroligi w hali CRS. By liczyć się dalej w walce o awans do Top 16, Stelmet musi wygrać w Sienie z drużyną, którą pokonał u siebie miesiąc temu, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w Europie. Idziemy, wiadomo, powalczyć i trudny teren. Na pewno będziemy od samego początku skoncentrowani, jest gdzieś tam dla nas szansa, żeby nawiązać walkę i ich trochę zaskoczyć. Także no, będziemy starali się pokazać z jak najlepszej strony i naprawdę zostawimy serce na parkiecie. Od tego czasu my gramy lepiej, ale lepiej grają też oni, ostrzega Irving Walker. Klucze do zwycięstwa to jego zdaniem zbiórki i obrona. Siena gra teraz lepiej, mecz na wyjeździe, więc tym bardziej nie będzie łatwo. Musimy mocno zagrać w obronie. Niezłomny po czwartkowej porażce Vlado Dragicevich mówi, że Euroliga się nie skończyła i mimo niekorzystnego bilansu wciąż możemy nawet wygrać wszystkie 3 pozostałe mecze. Przecież możemy wygrywać już do końca. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Dopóki jest szansa, dopóki sami wierzymy, możemy konkurować z każdym. To koszykówka, to Euroliga. Spodziewano się, że tu przegramy, a wygraliśmy. Nie możemy być pewni zwycięstwa, ale jestem pewny, że będziemy walczyć i spróbujemy znowu wygrać. To, że Zielona Góra pierwszy raz gra w Eurolidze, że przed zaczęciem Euroligi wszyscy mówili, że nic nie wygramy, więc trzeba do tego podchodzić bardzo skromnie i dalej myśleć, że Siena to jest Siena, która już od 10 lat gra w Eurolidze, więc trzeba tam iść i robić wszystko, żeby spróbować wygrać i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ważne, że nie ma już śladu po kontuzji Przemka Zamojskiego i nie ma niebezpieczeństwa, że Zamoj w Sienie nie zagra. Wszystko jest w porządku, tak akurat wyszło, że omijałem raz Polską Ligę, raz Euroligę. No ale teraz już wyleczyłem się 100% i jestem gotowy do gry. Woleliśmy odpuścić ten mecz w Śląsku, żeby tą kontuzję zaleczyć do samego końca, żeby później już się nie powtarzało tak, jak miało to miejsce wcześniej. Stelmet i Siena mają na razie po 2 zwycięstwa i 5 porażek. Zwycięzca tego meczu wciąż będzie blisko pierwszej czwórki. Przegrany też będzie blisko odpadnięcia. Mecz w Toskanii w czwartek o 19:00, potem trzeba szybko wracać, bo w niedzielę o 18:00 kolejne emocje w Tauron Basket Lidze. Tym razem do Zielonej Góry przyjeżdża zdetronizowane wiosną przez Stelmet Asseco Gdynia, na pokładzie którego m.in. Łukasz Seweryn i Filip Matczak, członkowie mistrzowskiej drużyny z Zielonej Góry w ostatnim sezonie. Mamy bilety na to spotkanie. Zagrać o nie można, udostępniając dzisiejszy odcinek Time Outu z naszego profilu na swoim Facebooku i dopisując, no powiedzmy, nie przeszkadzać, oglądam Time Out. W Time Outcie właśnie. Spotykamy się za tydzień. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.